Witam, jestem Peterek, a to jest drugi filmik z serii Fully Automatic Corobot. Jeżeli oglądaliście pierwszą część, czy tam pierwszy filmik z tej serii, to wiecie, o co chodzi. Jeżeli nie, to oglądnijcie, zapraszam. Tak więc przechodzimy do misji drugiej, czyli Titanium Ore. Tam jeżeli podczas ładowania wystąpiły jakieś niedorodności, teraz właśnie w poprzednim filmiku wróciliśmy z Ziemi, teraz właśnie ją opuszczamy i kierujemy się w stronę Księżyca. No i lądujemy na Księżycu. Lądowanie bez zarzutów, jak to w Corobocie. Mi się jeszcze statek nie rozbił. Nigdy. Ogólnie w misji chodzi o to, żeby znaleźć Titanium Ore, czyli rudę tytanu. Jednak żeby to zrobić, potrzebujemy najpierw Wind Grabbera, czyli latający podnośnik. A żeby to zrobić, niestety musimy wybudować parę budynków, a budować może tylko gracz, więc musimy użyć gracza. Tak jak mówiłem, nie jest to do końca może zgodne z założeniem projektu, no ale po prostu nie da się. No. Nie może być idealnie. Lead to me, Titanium to me. Czyli inaczej mówiąc, aport. Przynieś mi Titanium. Tak. Mam nadzieję, że przejedzie. No, dobrze. Pójdzie. Idź sobie. Grzeczny piesek. Dobra. Budujemy Research Center najpierw, bo nie wiemy jak latać. Nie wiemy jak latać, ale zaraz się dowiemy. Za pomocą tego, tak. Budowanie jest oczywiście piękne w Corobocie. Gdyby tak się budowało w rzeczywistości, ale by szybko budynki powstawały. Duża ziemia by się trzęsła, no dobra. PowerRC, znany programik z poprzedniego odcinka. Nawet powiem, że ten sam. No bo po co pisać, skoro jest uniwersalny? Dobrze, idź sobie. Tak. Nie, przepraszam. Budynki by trzeba było, ale można tak. No i teraz będziemy się uczyć jak latać. Ui. Dobra. Żeby było szpanersko, to sobie podlecę na drugie miejsce budowy, na przykład tutaj, żeby było trochę dalej. Dobra, powinno się udać. Tit to me. Zaraz zobaczymy. No tak, trzeba sobie dobrze stanąć, bo czasami może się zablokować i niestety wtedy program nie zadziała. No ale no to już nic nie poradzę. Może by mi poradził, ale już bez przesady. Pod factory, proszę. I w ten oto sposób skończyliśmy część, w której był nam potrzebny gracz. Ja sobie polecę graczem na statek. Przepraszam, że tak, ale w jednej ręce trzymam mikrofon. I muszę komentować, wiecie. No. Sobie poleciał. A ten aktualnie ma za zadanie Titanium Forbot. Ała. Ja może przesunę tego gracza. Jednak. Ucieknę nim. Dobra.
znaczy się działa. To jest chyba też program z poprzedniego odcinka. Zgadza się. No i w końcu budujemy Wind Trabera. Buduje się. Ale technologia w tym robocie, co nie? Jakby to się wszystko tak w rzeczywistości budowało, to by było. Po prostu wszystko automatycznie. No ale dobra. Przepraszam. Aha. Ten ma jeszcze jeden problem pod tym Power of G. Właśnie, Power Wind Trabber. Też specjalnie, to już jest program napisany specjalnie na potrzeby tej misji. Tak, nie mówcie, że znowu gracz. Nie, gracz. Gracz on. Przyjemność. Bycie rozjechanym przez podnośnik. Szalony. Dobrze jest. To tego odsyłamy już na statek. A ten, no właśnie, też nie będę pisał programu od nowa. Mam go tutaj zapisany. I to wszystkie Titanium Ore na Spaceship, czyli statek kosmiczny, to jest cudo techniki. Ma troszeczkę kodu. Łącznie z obsługą błędów i wszystkim. Zresztą zobaczcie w działaniu. Dobra, lecimy po pierwszą. Z nią nie powinno być problemów, chociaż... Nie, nie powinno być problemów. Trzy w dziurze? Aha, one się losowo chyba generują. No dobra. Czwartą się znajdzie później. Tak. No i grzecznie dowiezie tu na statek. Szybko to robi. W porównaniu z Trabberem z ostatniego odcinka. Jak się męczył z tą czarną skrzynką z góry. No ale on lata, to jest zawsze szybciej. Ciekawe. Tak, to też jest moja obsługa błędów. On ma teraz problem z routu. Dlatego próbuję przelecieć i mu się w końcu uda. Zgadza się. Obsługa błędów działa niezawodnie. Tylko, że trochę czasami przedłuża czas działania programu i zużycie baterii. No, ale nie zmienia to faktu, że działa niezawodnie. Jak widać na załączonym obrazku. A z baterią to się nie musimy przejmować. Za bardzo. Zaraz zobaczycie dlaczego. Pewnie może już się domyślacie. Tak, teraz to było pierwsze cudeńko techniki. Drugie cudeńko techniki to jest to, że on chyba będzie teraz próbował, nie będzie próbował postawić go w tym samym miejscu. Ale jak będzie próbował postawić go w tym samym miejscu, to no zobaczycie. Mam nadzieję. Chcę wam pokazać wszystkie możliwości tego programu, co napisałem. Dobra. Jest jeszcze trzecie cudeńko techniki, które pewno zobaczycie. Tak. Baterię mam już słabą. Tak, no to będzie trzecie cudeńko techniki. Już pewnie się domyślacie, co. Aha.
Słyszycie ten dźwięk? No, bateria się kończy. Oho! Teraz będzie próbował postawić w tym samym miejscu i zobaczycie drugi z budynku techniki. Właśnie, nie może postawić tu. Tak więc znajdzie sobie miejsce. Dawaj! 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 Za długo szuka tego miejsca. Dobra, co? Chyba coś znalazł. I postawił, proszę. Właśnie. Mam nadzieję, że mu w baterii wystarczy teraz. Dawaj! Ale będzie fail. Jest! No, a to jest trzecie studenko techniki. Zgadza się. Wymiana baterii. Automatyczna. I program jedzie dalej. I on tak robi, dopóki są tam te rudy tytanu. Titanium ore. Tak, to jest ostatnia. Niestety program, że tak powiem, nie zakończy swojego działania z racji tego, że... No... Zakończyliśmy misję. Tak więc, to był drugi filmik z serii Fully Automatic Colobot. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w następnym filmiku, jeżeli powstanie jeszcze, ponieważ na razie pracuję nad tym. Do zobaczenia. Pa, pa.